Dzień dobry, drodzy Państwo. Właściwie dobry wieczór. W ten piękny zimowy wieczór chciałbym zabrać Państwa na wycieczkę do mózgu nastolatka, tak żebyśmy mogli zobaczyć, co tam się dzieje. A dzieje się z jednej strony dużo, a z drugiej strony moglibyśmy tak naprawdę streścić to w dwóch zdaniach. Ale ponieważ Państwo zrobiliście dużo, żeby dołączyć do tej transmisji, to ja postaram się jednak nie zamknąć tego w dwóch zdaniach, tylko powiem o tym trochę więcej, pokazując trochę, jak nasz mózg działa. Od tego sobie zaczniemy, tak żeby zobaczyć dokładnie nasz mózg w działaniu, co będzie czymś, co nam bardzo dobrze pozwoli zrozumieć to, jak działa mózg nastolatka, bo on tak naprawdę działa troszeczkę inaczej w jednej sprawie. Nie wyjawię teraz w tym jednym zdaniu, o jaką sprawę chodzi. Potem to się pojawi. Niemniej jednak mam nadzieję, że wyjdziecie Państwo z tego webinaru uzbrojeni w wiedzę, która pozwoli Wam nieco lepiej rozumieć się ze swoim dzieckiem, czy też z innymi nastolatkami, których spotykacie w swoim życiu. Ja tutaj przykleiłem taki mózg, na którym będę opowiadać, co się dzieje, ale w międzyczasie napatoczył mi się taki nastolatek, którego spotkałem i który poświęcił swoje życie, żebyśmy mogli zobaczyć mózg jego. I tutaj właśnie w tej chwili go pokazuję. To jest mózg tego nastolatka, którego już nie ma z nami, ale jego mózg wciąż z nami jest i o tym mózgu chciałbym Państwu trochę poopowiadać. Więc to, co widzimy w tej skali takiej, można powiedzieć, 3D, z każdej strony właściwie, gdybyśmy ten mózg obejrzeli, również spod spodu, to by się okazało, że większą część tego mózgu stanowi kora mózgowa, czyli ta pofałdowana część, która jest taką naszą dumą i chlubą gatunku ludzkiego, którzy myślimy o naszym mózgu tak naprawdę często przez pryzmat tej kory mózgowej, która jest taka wielka. I nam się wydaje, że w związku z tym, że mamy taką wielką korę mózgową, to jesteśmy zupełnie inni niż zwierzęta. Więc chciałbym, żebyśmy przynajmniej na tę godzinę, którą spotykamy się na tym webinarze, żebyście Państwo spróbowali przez chwilę pomyśleć o nas jako o zwierzętach. Dlatego, że z punktu widzenia takiej czystej biologii czy neurobiologii, nasz mózg tak naprawdę działa dość podobnie, właściwie identycznie do mózgu wszystkich innych zwierząt. Jedyne, co nas wyróżnia, to kora mózgowa, wielka kora mózgowa, która przejmuje część funkcji, którą do tej pory sprawowały struktury bardziej pierwotne, które znajdują się w głębi naszego mózgu, zaraz o tym sobie powiemy, ale ta kora mózgowa w pewnym sensie powstała jako taka nadbudówka na struktury, które istniały już wcześniej w toku ewolucji w mózgu. I kora mózgowa miała pomóc tamtym starszym strukturom, bardziej doświadczonym, w tym, żeby lepiej sprawowały swoje funkcje. U człowieka to się stało tak, że ta kora się tak rozbudowała, że zaczyna sobie rościć prawa do tego, żeby być najważniejszą częścią tego mózgu. Ale te struktury, które leżą pod spodem, nie chcą tak łatwo oddać pola tej korze mózgowej, tylko mówią: basta, my też mamy coś do powiedzenia. I wówczas można popatrzeć na nasz mózg trochę jako na walkę kory mózgowej z tymi starymi, z gredami, które znajdują się pod spodem, które ani myślą o tym, żeby oddać władzę tej korze mózgowej nad wszystkim tym, co się dzieje w mózgu ogólnie, a w związku z tym nad naszym zachowaniem i tym, co się z nami dzieje. Więc patrząc na mózg nastolatka i patrząc przez pryzmat tej walki, o której teraz mówię, będzie znacznie łatwiej nam zrozumieć, czym tak naprawdę my, dorośli, różnimy się od naszych nastoletnich dzieci. Dlatego, że ta walka między korą mózgową a tymi starymi zgredami, które znajdują się wewnątrz mózgu, jest istotą działania naszego mózgu. W większości przypadków ta współpraca, ta walka, która się właściwie tak naprawdę można nazwać współpracą, wychodzi nam na dobre. Ale czasem są sytuacje, kiedy oni, ta kora mózgowa i ci,
którzy leżą pod korą mózgową, na tyle mocno ze sobą walczą, że wychodzi z tego burza, która sprawia, że nie do końca jest tak, jak byśmy chcieli, a przynajmniej wtedy, kiedy ogarniamy refleksją nasze zachowanie, okazuje się, że zrobiliśmy inaczej, niż byśmy zrobili na chłodno nad tym myśląc. No więc mamy ten mózg tego nastolatka i teraz ja go tak niby ciachnę na pół, żeby zobaczyć, co się znajduje we wnętrzu tego mózgu. No i teraz Państwo patrzycie do wnętrza tego mózgu i tutaj widać trochę więcej, ale tak naprawdę nie widać wszystkiego, dlatego że bym musiał tych ciachnięć zrobić naprawdę dużo, no bo to jest jednak struktura 3D, a więc te struktury są położone również tam w głębi, gdzie ich tutaj, patrząc na to, nie widać specjalnie, patrząc tylko i wyłącznie na taką jedną półkulę mózgową. W każdym razie za chwilę powiem o tym dokładnie na rycinie, bo tam będzie więcej widać, ale można powiedzieć ogólnie, że patrząc jakby do środka naszego mózgu, to również tutaj widzimy na zewnątrz korę mózgową, tą pofałdowaną korę mózgową, ale we wnętrzu, w głębi, pod spodem widzimy już te struktury, o które nam chodzi, czyli struktury starsze, ewolucyjnie, bardziej pierwotne, ale te, które właśnie nie chcą wcale oddać pola tej korze mózgowej. Mógłbym tutaj jeszcze ten mózg bardziej rozbierać na mniejsze kawałki, co teraz w pewnym sensie czynię, ale za chwilę o tym powiem na tym schemacie, który tutaj mamy na tej tablicy, więc odłożę ten mózg tego biednego nastolatka i przejdę do tego, co tutaj mamy na tej tablicy. Więc widzimy mniej więcej ten rysunek wycięty na kartonie, ten rzut taki z boku, gdzie głównie widzimy tą korę mózgową. Ja za chwilę do niej wrócę, do tej części, bo ona będzie nam potrzebna, chcąc zrozumieć, co się dzieje w mózgu nastolatka, ale pozwolę sobie teraz zdjąć tą, czyli tak jakbym przeciął ten mózg na pół, po to, żeby nam uwidoczniły się struktury, które leżą w głębi tego naszego mózgu. I tutaj widzimy na tym rysunku więcej niż tam przed chwilą, kiedy rozkroiłem ten mózg tego biednego nastolatka, który stracił życie, bo tutaj widzimy struktury, które tak normalnie byłyby położone w różnych płaszczyznach, patrząc jakby od tej tablicy w stronę Państwa, więc one byłyby położone jakby na szerokość w różnych miejscach, ale ja je tutaj rzuciłem, można powiedzieć, wszystkie na płasko na ten rysunek. To jest pewnego rodzaju uproszczenie, ale oczywiście po to, żebyśmy lepiej mogli sobie to wszystko wyjaśnić. W każdym razie tutaj widzimy tą korę mózgową na zewnątrz, prawda, tutaj tak samo z tej strony. Tu widzimy móżdżek, on nas nie będzie specjalnie interesował. Tutaj widzimy tak zwany pień mózgu, ta taka zaszarzona w kratkę część to jest pień mózgu, czyli ta część, która odpowiedzialna jest za regulację procesów, które odbywają się w naszym ciele. Oraz, co jest ważne, za regulację procesów, które odbywają się w tych wyżej położonych częściach mózgu. Niedoceniana część, ale tak naprawdę niezwykle ważna dla funkcjonowania naszego mózgu. Więc nie jesteśmy wyłącznie korą mózgową, z samą korą mózgową daleko byśmy nie zaszli. To, co tutaj widzimy, takie specjalnie pokolorowane na ciemniejsze kolory, to są różnego rodzaju struktury, które położone są właśnie w głębi naszego mózgu. Te starsze, ewolucyjnie, bardziej pierwotne, które można powiedzieć w pewnym sensie, to jest uproszczenie, ale które są odpowiedzialne za tak zwane procesy nieuświadomione. Czyli procesy, które zachodzą mimowolnie, nad którymi nie mamy takiego stuprocentowego panowania. Nie możemy dowolnie nimi sterować, one same się odbywają, są autonomiczne. Oczywiście możemy je regulować i robimy to z poziomu świadomości, czyli z poziomu kory mózgowej, ale ich aktywacja tych różnych procesów, które mają miejsce tutaj, zachodzi poza naszą wolą. Nie mamy na to wpływu, możemy zrobić dopiero coś z tym wtedy, kiedy one się już uruchomią i dadzą nam znać do naszej świadomości, że zostały uruchomione. I teraz tak w bardzo wielkim skrócie, jak ten mózg działa jako całość. To będzie duże uproszczenie oczywiście, dlatego że musielibyśmy spędzić wiele godzin, żeby to dość szczegółowo omówić, ale to uproszczenie będzie na tyle szczegółowe, żebyśmy zobaczyli, jak działa mózg, i na tyle proste, żebyśmy nie utknęli w jakichś szczegółach, które by nam sprawiły, że wszystko będzie mało zrozumiałe. Więc kiedy patrzymy na rzeczywistość zmysłami naszymi, prawda, narządami zmysłów, wzrokiem, słuchem i tak dalej, to one, te wszystkie narządy zmysłów odbierają informacje,
którą przesyłają, nie będę całej drogi pokazywał, ale przesyłają ją tutaj, do tylnych rejonów kory mózgowej, w których to następuje proces percepcji, czyli proces odbioru tych informacji i identyfikacji tego, co widzimy, słyszymy, czujemy, smakujemy itd., itd. Czyli w tym momencie następuje rozpoznanie tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas. I teraz to rozpoznanie, czyli to zebranie tych informacji do kupy, służy temu, żeby z jednej strony, żebyśmy sobie to uświadomili i tutaj te informacje wówczas przesłane zostają do przedniej części kory mózgowej, czyli do części kory, która nosi nazwę kory przedczołowej. Ta nazwa będzie nam się dzisiaj pojawiać wielokrotnie. To jest ta część, która znajduje się za kością czołową, która odpowiedzialna jest za procesy świadome, za procesy związane z analizą sytuacji, taką świadomą, racjonalną, związana jest z planowaniem naszego zachowania, związana jest z zastanawianiem się nad tym, czy różnymi za i przeciw, z przewidywaniem skutków naszego zachowania, z szacowaniem prawdopodobieństwa, że stanie się tak, jak myślimy, albo inaczej, czyli szacuje ryzyko. Z tymi wszystkimi takimi tak zwanymi poznawczymi funkcjami, czyli tymi intelektualnymi, czyli tymi rozumowymi, tymi związanymi z tak zwanym zdrowym rozsądkiem. Więc w pewnym sensie, jak się pukamy w czoło, mówiąc komuś weź, użyj mózgu, użyj rozumu, no to właśnie pukamy się w tą część, którą podejrzewamy, że ten ktoś, komu to pokazujemy, nie do końca z tego korzysta. Więc to stukanie się w czoło ma bardzo głęboki neurobiologiczny sens. W każdym razie do tej kory przedczołowej trafia ta cała informacja, oczywiście wyselekcjonowana, tym zajmuje się proces uwagi, wyselekcjonowana informacja dociera tutaj. I tu jest analizowana w sposób, można powiedzieć, świadomy. Ale nasz mózg, tak jak mówiłem wcześniej, zawiera części, które mówią, chyba oszalałaś koro, że sama będziesz interpretować to, co się dzieje wokół nas. No więc te same informacje, można powiedzieć, skopiowane, kora ta czuciowa robi kopiuj, wklej i tą kopię wysyła do struktur, które leżą w głębi naszego mózgu, które to struktury należą do tak zwanego układu limbicznego, czyli układu emocjonalnego, który to układ ma za zadanie wyłuskać z tych informacji to, co jest ważne. Czyli zobaczyć ewentualne zagrożenia, zobaczyć ewentualne jakieś potencjalne korzyści, jakieś szanse, coś fajnego lub coś złego. I kiedy dostrzega takie rzeczy w tym czymś, co widzimy, słyszymy, czujemy, smakujemy i tak dalej, na bazie tego rozpoznania tworzy emocje, które to emocje po tym jak powstają, docierają do naszej kory przedczołowej i w tym momencie stają się czymś, co sobie uświadamiamy. W każdym razie to, co jest ważne, to, że te emocje powstają niezależnie od naszej woli. To znaczy, nie mamy wpływu na to, jak nasz układ emocjonalny zinterpretuje sytuację, w której się znajdujemy i różne obiekty, które się w nim znajdują. Człowiek może nam się wydawać niebezpieczny, choć obiektywnie jest najmilszym człowiekiem na świecie. Coś może nawet się wydawać smaczne, choć na przykład jest plastikowym elementem stanowiącym wystawę w jakimś sklepie czy w piekarni, jakieś sztuczne plastikowe pączki mogą nam się wydać smaczne. No więc to robi nasz układ emocjonalny na swój własny sposób, oczywiście uproszczony, niedoskonały, ale tworzy emocje automatycznie, niezależnie od naszej woli, które są jego interpretacją świata, jego własną, tego układu limbicznego, tego starego ewolucyjnie zgreda, który nie ma zamiaru oddać prymatu tej korze przedczołowej, w tym jak my całościowo widzimy ten świat. No więc tutaj w tej korze przedczołowej mamy dwojakiego rodzaju informacje. Z jednej strony powstaje ta świadoma, racjonalna analiza, która każe nam, daje nam możliwość zrozumienia, co się dzieje. Możemy to sobie wytłumaczyć, zrozumieć, wiedzieć o co chodzi, co się zaraz wydarzy, przewidzieć itd., itd. Robimy to na co dzień. Ale z drugiej strony ten wizja tego świata, która się tworzy w naszej świadomości, jest zabarwiana przez te emocje, które się tworzą w tych strukturach leżących w głębi naszego mózgu. I choćbyśmy chcieli, nie wiem jak bardzo, siłą woli sprawić, że by zobaczyć świat wyłącznie rozumowo, racjonalnie, na chłodno, to się tego nie da zrobić. Musielibyśmy sobie wygrzebać wnętrze tego mózgu jakąś chochlą,
co nie róbcie tego państwo. W każdym razie musielibyśmy pozbawić się tego układu emocjonalnego, tego układu limbicznego. Tego się nie da pozbyć, co wiecie doskonale, że choćby nie wiem co, zawsze mam jakieś odczucie. Odczucie co do tego, co się wokół nas dzieje. I czasem na próżno nam walczyć z tym odczuciem, ulegamy tym emocjom i one są na tyle silne, że choćbyśmy rozumowo ogarniali sytuację i wiedzieli na zdrowy chłopski rozum, że mylimy się, jeśli chodzi o to, co czujemy, to i tak nam niezwykle trudno jest się pozbyć tych emocji. Na tym polega ich siła i na tym polega jakby działanie tego mózgu jako całości, że te emocje i te struktury leżące pod korą mózgową chcą mieć cały czas i mają dużo do powiedzenia w tym, jak my widzimy świat i jak postępujemy w tym świecie, który widzimy, który czujemy tymi emocjami, oczywiście też ogarniamy tym zdrowym rozsądkiem. Więc tutaj, w tym miejscu, ścierają się te emocje i zdrowy rozsądek. A nasza decyzja, którą podejmujemy w tej sytuacji, jest zawsze mieszanką emocji i zdrowego rozsądku. Generalnie nasz mózg ma wbudowany pewnego rodzaju algorytm działania, którego nie możemy ruszyć, który związany jest tutaj z tymi czołowymi częściami tej kory mózgowej, który to algorytm mniej więcej można zdefiniować w ten sposób, że mamy tutaj taką wagę, oczywiście symbolicznie, jest tutaj taka waga, w tym miejscu mniej więcej, która, na które szale tej wagi, z jednej strony wpływ ma ten zdrowy rozsądek, na jedną szalkę rzuca swoją aktywność, z drugiej strony emocje na drugą szalkę walą z tym, co wytworzyły i ta waga musi rozstrzygnąć, czy emocje są ważniejsze w danej sytuacji, czy zdrowy rozsądek. I teraz, która z tych szalek będzie cięższa, to nasza decyzja, czyli to, co zrobimy, będzie albo przechylone w stronę tego, że zachowamy się zdroworozsądkowo, albo bardziej będzie przechylać się w stronę działania pod wpływem emocji. I zdrowy rozsądek, i emocje mają wpływ na nasze działanie. Mają wpływ na inicjację zachowania, czyli mogą rozpoczynać procedurę, czyli nasze zachowanie, zupełnie niezależnie od siebie. Mają taki wpływ. Te stare ewolucyjne struktury zachowały to, co miały zawsze, czyli możliwość generowania zachowania pod wpływem emocji, a kora mózgowa, która się rozrastała, również dostała tę możliwość sterowania naszym zachowaniem. Więc mamy taki trochę konflikt kompetencyjny w tym naszym mózgu, ponieważ zarówno ten stary emocjonalny system, jak i ten nowy racjonalny system, obydwa mają wpływ na nasze zachowanie. Jedne i drugie mogą wpływać na te na brązowo pokazane tej struktury, które to te struktury są związane z inicjowaniem naszego zachowania. I emocje, i zdrowy rozsądek mogą kreować nasze zachowanie, inicjować to zachowanie. I teraz, w zależności od tego, jak silne są emocje, jak silny jest ten zdrowy rozsądek, to albo zachowanie będzie przemyślane, rozpatrzone na różne za i przeciw, zaplanowane, przewidziane w skutkach, albo będzie bardziej wrodzone, lub też wykorzystany będzie jakiś wyuczony nawyk, jakieś wyuczone zachowanie, zaobserwowane chociażby od rodziców, od kolegów, koleżanek, rodzeństwa, dziadków, babci, nauczycieli i różnych innych, łącznie z filmami i grami komputerowymi. Czyli coś może być uruchomione, co jest albo wrodzone, albo nabyte, czyli wyuczone również przez obserwację, albo zachowanie będzie przemyślane, wykreowane, zaplanowane, co się ma wydarzyć po drodze. I teraz ta kora przedczołowa jest miejscem, areną walki tych emocji i tego zdrowego rozsądku, które wpływają na nasze zachowanie. I te dwie części, czyli i układ emocjonalny, i układ związany z racjonalnością, czyli korowy, obydwa te układy są pod wpływem struktur, które znajdują się tutaj w pniu mózgu. Czyli pierwotnych struktur, niezwykle pierwotnych, które, można powiedzieć, dostrajają to, jak działa nasz mózg. Nie wchodząc w szczegóły, bo być może jeszcze będzie okazja o tym powiedzieć, jeżeli ten pień mózgu działa prawidłowo, to w naszym mózgu lekką przewagę uzyskuje zdrowy rozsądek. Natomiast jeżeli tutaj zaczynają się dziać jakieś zmiany,
to wówczas one prowadzą najczęściej do tego, że wówczas mózg wchodzi jakby w tryb domyślny, można tak powiedzieć, czyli zaczyna być nasze zachowanie sterowane emocjami. I wówczas stajemy się kimś, kto nie do końca myśli nad tym, co robi. Oczywiście nie tak łatwo coś tutaj zepsuć. Jeszcze może o tym powiemy. Ale generalnie to tutaj od tego zależy w dużej mierze to, co wygrywa w naszym mózgu. Czy zdrowy rozsądek, czy emocje. I teraz taką najbardziej zdroworozsądkową częścią naszego mózgu, z powrotem zawieszę tą naszą korę boczną, taką najbardziej zdroworozsądkową częścią mózgu jest kora przedczołowa, o czym mówiłem wcześniej, położona w bocznej części. Czyli tak naprawdę powinniśmy się tutaj pukać tak lekko w boku, z boku, jak chcemy komuś powiedzieć, że weź koleś pomyśl, to powinniśmy tak lekko z boku się tu pukać. Najpierw z dwóch stron, bo wtedy uruchamiają obydwie się dwie półkule, to wtedy jest lepsza analiza. W każdym razie, do czego zmierzamy? Teraz wprost idziemy do tych naszych nastolatków. Otóż w mózgu nastolatka jest wszystko tak, jak trzeba. Nic tam jeszcze się nie pojawi nowego, ani nie ma niczego, co zniknie. Czasem wręcz jest za dużo neuronów w tej części właśnie mózgu. Czyli można powiedzieć, że nasze dzieci nastoletnie mają więcej neuronów w mózgu niż my dorośli. I teraz to nam pokazuje, że ilość nie zawsze oznacza, że jest lepsza jakość. Dlatego, że czasem nadmiar jest gorszy niż brak. Dlatego, że jest tam, gdybyśmy chcieli tak obrazowo, to można powiedzieć, że impulsy nerwowe się gubią w tej całej zawiłej sieci, kiedy jest zbyt dużo elementów. Lepiej mieć tyle, ile trzeba, nie za dużo, nie za mało, ale wszystko jest wtedy dobrze uorganizowane, dobrze połączone ze sobą, te neurony, które znajdują się w tej korze przedczołowej. Więc ten nastolatek ma nie do końca rozwiniętą, dojrzałą, tą boczną korę przedczołową. Generalnie całą korę przedczołową. I teraz, jaki jest efekt? Wszystko inne, co znajduje się w mózgu, w tych głębszych warstwach, jest u nastolatka absolutnie w pełni rozwinięte. Z pewnymi wyjątkami, o czym zaraz jeszcze powiem. Tu jest wszystko świetnie działające. Układ emocjonalny dojrzewa bardzo szybko. Jest w pełni gotowy do działania. Stąd przecież oczywiście widzimy, nawet taki bobo, który się dopiero co urodził, jest w stanie się wystraszyć, prawda? Jest w stanie płakać na przykład, albo mieć uśmiech na gębie, wtedy kiedy dostaje mleczko na przykład. Więc emocje powstają niezwykle szybko, tam jest wszystko gotowe do działania. Natomiast kora przedczołowa, czyli to siedlisko zdrowego rozsądku, potrzebuje kupę czasu na to, żeby ten ogrom neuronów, które się tu znajdują i ta skomplikowana struktura neuronalna tej kory przedczołowej, żeby się ukształtowała tak jak trzeba. Czyli neurony muszą się połączyć, te, które trzeba, z tymi, które trzeba. Ci, którzy są zbędni, muszą umrzeć, ci neuronowie. Oni muszą zdechnąć. Wypad zrobić z tego mózgu, zrobić trochę miejsca, trochę musi być przeciągu, żeby nie było stęchlizny. Więc tam generalnie musi zrobić porządek. I to zajmuje kupę czasu. Mniej więcej 20 kilka lat mózgowi zajmuje to, żeby ta kora przedczołowa dojrzała. Czyli jak ktoś z Państwa jeszcze nie ma 23 do 25 lat, bo to mniej więcej w tym okresie kończy się dojrzewanie tej kory przedczołowej, to właściwie jeszcze jest niedojrzały. Natomiast po 25 roku życia, oczywiście zakładając, że ktoś nie ma jakichś tam zaburzeń struktury czy funkcji tego mózgu, możemy mówić w pełni, że mamy do czynienia z osobą, która jest w pełni dojrzała, jeśli chodzi o jego potencjał związany z racjonalnością. Wcześniej jest niedojrzały. Zawsze jest tam jakiś deficyt tej racjonalności. I teraz jak mamy takiego nastolatka, który ma lat powiedzmy 13, to między tym 13-latkiem a 18-latkiem jest przepaść. Ale między 13-latkiem a 25-latkiem jest po prostu ocean, jeśli chodzi o odległość między nimi, jaka ich dzieli. Jak z Ziemi do Księżyca, albo dalej. W każdym razie to jest po prostu każdy jeden rok rozwoju tej kory przedczołowej, to jest kolejny skok, jeśli chodzi o zdolności rozumowania, pojmowania tego, co się dzieje, kontroli nad tym, co się dzieje w mózgu, przewidywania skutków swojego zachowania. To wszystko wymaga czasu do tego, żeby się w pełni rozwinęło, żeby się w pełni ukształtowała ta kora przedczołowa. I teraz, jeżeli popatrzymy na nasz mózg
każdego mózg, również państwa. Nikt nie jest z nas wolny od emocji i wolny od błędów, które popełniamy pod wpływem emocji. Wszyscy popełniamy te błędy. Ale w naszym przypadku osób dorosłych te błędy zdarzają się rzadko. Dlatego, że mimo wszystko nasza kora przedczoła działa w pełni sprawnie i ma potencjał do tego, żeby kontrolować te emocje. Może je wyhamować, kiedy uzna, że są nieadekwatne. Czasem jest większa oczywiście, ale generalnie tłumi te emocje, które uznaje za niepotrzebne, za przesadne, za takie, które grożą czemuś, co jest złe w skutkach. Czy dla nas, czy dla innych osób. I kora przedczoła wówczas świetnie kontroluje ten system ruchowy. Nie pozwala na to, żeby jakiekolwiek zachowanie, które wynika wprost z działania układu emocjonalnego, miało prawo zajść. Możemy trzymać się za ręce i nogi z wielką łatwością, ponieważ nasza kora przedczoła trzyma ich na smyczy. Mówi, ani mi się ważcie działać. Po prostu aż nam się czasem ręce trzęsą, żeby przymalować jednemu czy drugiemu politykowi, patrząc na ekran telewizora, czy wywalić telewizor przez ścianę, czy stłuc sąsiada, czy strąbić kogoś na ulicy, jak jedziemy autem, czy rozjechać kogoś i tak dalej, i tak dalej. Państwo zapewne macie dużo tego typu myśli w swoich głowach, łącznie z tym, że czasem mamy ochotę, prawda, nakrzyczeć na właśnie nasze dzieci, czy na partnerów, z którymi żyjemy i tak dalej. Ale trzymamy się za język, trzymamy się za ręce, kontrolujemy generalnie, całkiem dobrze nam to wychodzi, kontrola nad naszym zachowaniem. Nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie stłumić tych emocji, to jest wyższa szkoła jazdy. Tak jak mówiłem wcześniej, stare zgredy nie dają za wygraną. To, co potrafimy zrobić dość dobrze, to kontrolować swoje zachowanie. Czyli możemy czuć ekstremalnie silną emocję, może się w nas gotować, ale te nasze ręce będziemy trzymać przy sobie. Język będziemy trzymać za zębami. Potrafimy utrzymać to nasze zachowanie, blokując możliwość zadziałania emocji na nasze zachowanie. Ale to robimy dlatego, że nasza kora przedczoła jest w pełni rozwinięta, w pełni dojrzała, a więc posiada w pełni możliwość kontroli emocji słabiej i zdrowego i zachowania już w pełni. Natomiast nastolatek, im jest młodszy, tym jego kora przedczoła jest bardziej niedojrzała. Jest po prostu jeszcze dużo do zrobienia. Dużo do zrobienia. I teraz tak naprawdę nie mamy prawa wymagać od nastolatka, żeby był w pełni racjonalny tak jak my. No po prostu on nie ma fizycznych możliwości. No nie można wymagać od kogoś, kto nie ma rąk, żeby napisał nam na kartce, prawda, swoje imię i nazwisko. Żeby już nie szukać bardziej drastycznych przykładów. No w każdym razie nie można. Więc trzeba wziąć pod uwagę to, że tam się po prostu dzieją rzeczy, które są zupełnie czymś innym niż to, co się dzieje w naszym mózgu. Czyli kiedy nastolatek ocenia sytuację, w której się znajduje, ocenia ją zawsze bardziej przez pryzmat emocji niż przez pryzmat zdroworozsądkowej analizy. Nastolatek widzi świat emocjami, nie zdrowym rozsądkiem. Widzi świat emocjami. I teraz im słabiej działa ta kora przedczoła, tym jest większa tendencja do tego, żeby w ostatecznym rozrachunku pozostać w tym, jak widzi świat układ emocjonalny. Ta waga tutaj jest czymś, co nie przeskoczymy tego. I teraz, skoro ta szalka od zdrowego rozsądku nie ma prawa być cięższa, bo kora przedczoła nie ma ciężarków, które może tam położyć, to emocje, kiedy są odpowiednio nasilone, zawsze przechylą tą szalę na korzyść tych emocji, które będą wzmacniane i które będą kreować zachowanie. Nie ma takiej możliwości, żeby było inaczej. Oczywiście, jak nastolatek ma umiarkowane emocje, nie są one zbyt silne, nie dzieją się rzeczy dramatyczne w jego życiu. Rodzic nie mówi mu, że nie wyjdziesz na imprezę, prawda? Nie mówi mu, że nie mamy kasy, żebyś kupił dziewczynie, prawda, kwiatka, bo idziesz na randkę, czy cokolwiek innego. Cokolwiek innego, co dzieje się w jego życiu, jakieś pragnienia, możliwe jest ich spełnienie, wtedy nie ma silnych emocji.
takich rozczarowań i tak dalej, i tak dalej. Wówczas łatwiej jest temu nastolatkowi ogarnąć sytuację zdroworozsądkowo i podejmować decyzje, które myślimy sobie, ale to nasze dziecko dorosło. Natomiast kiedy dzieją się rzeczy, które są bardziej dynamiczne, bardziej emocjonujące, no to wówczas ten nastolatek nie potrafi tego ogarnąć. I teraz, żebyśmy tak poszukać, jak powiedzmy, czegoś praktycznego, co możemy wykorzystać jako rodzice, opiekunowie, ludzie, którzy mają kontakt z nastolatkami, a wszyscy mamy. No to można powiedzieć, że krytyka takiej postawy jest czymś, co wzbudzi tylko i wyłącznie konflikt między dorosłym a nastolatkiem. Dlatego, że ten ktoś, czyli nastolatek, kto nie jest w stanie pojąć sytuacji zdroworozsądkowo do końca, oczywiście ja teraz trochę specjalnie przesadzam z tym zero-jedynkowym podejściem, ale Państwo mam nadzieję, to czujecie, to jest płynna rzecz, ale ktoś, kto nie do końca ogarnia racjonalnie, jest przywiązany do tego, jak widzi świat swoimi emocjami. To jest jego. On nie ma tej siły zdrowego rozsądku, żeby stanąć z boku i ocenić swoje własne emocje tak jak tak świetnie, jak potrafi to osoba dorosła. Więc to, jak on odbiera świat emocjami, jest jego przeświadczeniem. Tak jak nam, czasem dorosłym, trudno jest wyjść z siebie i obiektywnie ocenić, że popełniamy błąd, mając nastawienie do kogoś jakieś negatywne albo pozytywne, widząc daną sytuację tak albo tak. Nam jest trudno, a nastolatkowi będzie bardzo trudno. Więc jeżeli my od razu arbitralnie powiemy, że kolo, mylisz się, synu, córko, czy ktokolwiek inny, mylisz się z interpretacją, to ten ktoś nie jest w stanie tego kupić tak łatwo. Przy takim jednorazowym stwierdzeniu, jesteś w błędzie, jesteś pajac, źle myślisz i tak dalej. No bo na jakiej podstawie? On to czuje, on to wie, on na tym bazuje, to jest jego, on niczego innego nie ma. Jedyne co można zrobić, to dać argumenty. Argumenty, które chcąc nie chcąc pobudzą tą korę przedczołową, czyli dając argumenty, my dostarczamy wsadu do tej kory przedczołowej nastolatka, dzięki czemu z zewnątrz, można powiedzieć, dodajemy mu tych ciężarków na tą szalę. On sam ich nie ma w sobie, nie ma doświadczenia, bo krótko żyje, nie ma wiedzy tyle, bo krótko żyje. Więc skąd ta kora przedczołowa ma brać materiał do tego, żeby zdroworozsądkowo myśleć? Raz, że cienko i to wychodzi jeszcze, a dwa, że nie ma argumentów, bo ich nie ma, bo ktoś jeszcze za mało wie o świecie. Więc ona nie ma mocy i go nie znajdzie z kosmosu. Nie można powiedzieć nastolatkowi, weź się ogarnij, kolo. Weź, zacznij myśleć, na przykład. On to robi przecież w swoim mózgu, tylko po prostu nie ma możliwości. Tak jak mamy kogoś, powiedzmy, no nie będę tego kończył, bo to mogło być źle zrozumiane. No w każdym razie, ktoś, kto nie ma narzędzi, nie zrobi nam roboty, która wymaga narzędzi. A przynajmniej nie zrobi tego tak, jak mając miałby narzędzie. Narzędzia jakieś, powiedzmy, techniczne. Ktoś będzie miał piłować coś, to mając piłę, lepiej spiłuje, niż próbując to robić scyzorykiem. No w każdym razie, więc tak to możemy zobaczyć. I teraz my jedyne, co możemy zrobić, to dać mu wsad, czyli te ciężarki, czyli dostarczyć argumenty, które pomogą mu podjąć właściwą decyzję. Natomiast narzucanie decyzji jest czymś, co wywołuje konflikt w mózgu. Dlatego, że w momencie, kiedy ktoś nam każe coś zrobić, czyli narzuca nam swoją wolę, mówiąc do nastolatka, ty pajacu, robisz źle, to teraz co się dzieje? Chcę, żebyście Państwo to zobaczyli. On czuje emocje bardzo silnie, które mówią mu, jak jest. Te emocje mówią mu, jak jest. I teraz w momencie, kiedy my mówimy mu, robić źle, to on ma teraz pewne oczekiwania, co powinien zrobić i za chwilę dowiaduje się, że jego oczekiwania są czymś innym niż oczekiwania tej drugiej osoby. Powiedzmy, że oczekiwania rodzica, oczekiwania własne. I teraz, kiedy one się różnią od siebie, to w mózgu tego nastolatka pojawia się konflikt. Tak jak między, każdy z nas ma konflikt między tym, co chciałby, a jakie są zasady moralne, etyczne, na przykład. Albo między tym, co wolałbym, a co byłoby dobre dla innych, na przykład. Albo coś bym chciał, ale widzę ryzyko, że mogę ponieść porażkę. Tego typu, czy też chcę powiedzieć prawdę, albo chcę skłamać. No różne rzeczy się dzieją. W każdym razie, kiedy w tej korze przedczołowej pojawiają się sprzeczne argumenty, sprzeczne, powiedzmy,
kierunki działania, wówczas w mózgu tworzy się konflikt. Jest detekcja konfliktu, która zachodzi tutaj obok tego, powiedzmy, obok tej wagi. Tutaj jest taki dzwonek alarmowy w naszym mózgu. Narysuję dzwonek. Tak, nie wiem, czy to ładnie wyszło. W każdym razie to miał być dzwonek, to co to narysowałem. No więc ten dzwonek zaczyna dzwonić nam w głowie, mówiąc: Houston, mamy problem. W sensie, trzeba rozstrzygnąć spór. I teraz ten spór powoduje, że zostają normalnie, zostają pobudzone procesy te poznawcze, racjonalne, po to, żeby wzmóc te nasze zdolności intelektualne do rozwikłania tego sporu, do rozwiązania tego supła. Ale w momencie, kiedy nie mamy możliwości pobudzić w pełni tych funkcji poznawczych, bo mamy niedojrzałą korę przedczołową, to ten ktoś nie jest do końca w stanie rozstrzygnąć tego problemu i wówczas pozostaje wyłącznie ze stresem, który towarzyszy konfliktowi, który jest trudny do rozwiązania. Ale to tylko wtedy się dzieje, czy też najbardziej dzieje się wtedy, kiedy po prostu ktoś mówi: zrób inaczej. Nie wie dlaczego. Nie wie, dlaczego ma zrobić inaczej. On czuje inaczej, a ktoś mu mówi: zrób inaczej. I on ma tylko wyłącznie konflikt, ale nie ma narzędzia do rozwiązania tego konfliktu. Więc jeśli już chcemy być przewodnikiem dla nastolatka, wskazywać mu drogę, mówić mu, jak powinien zrobić, korzystając z naszego doświadczenia, oczywiście na bazie empatii, miłości do swojego dziecka, to powinniśmy unikać jak ognia wyłącznie stwierdzania faktu: masz zrobić tak, a nie tak. To jest coś, co w mózgu powoduje sytuację konfliktową, która budzi frustrację z braku możliwości rozstrzygnięcia tego problemu w korze mózgowej. Fatalna sytuacja. To jest tak, jak państwo... Pewnie nie wszyscy jesteście sami dla siebie szefami, więc czasem mamy sytuację, żeby szukać analogii. Jesteśmy w robocie, mamy jakąś wizję tego, jak chcemy coś zrobić, a przychodzi szef i mówi: masz zrobić tak. Dlaczego? Bo tak. No i co nas wtedy trafia? Szlak nas trafia. Mamy konflikt, ten sam, który ma nasze dziecko. Dzwonek dzwoni, zakręt obręczy, to jest taka część. Zakręt obręczy się rozpala, nie możesz się dotknąć, bo aż gorące. Więc on generuje stres. Nie mamy mocy, żeby rozstrzygnąć ten spór. Bo ten szef nam nie powiedział, dlaczego mamy zrobić tak, a nie inaczej. Powiedział, ma być taki koniec. I co my teraz sobie myślimy? Nie możemy rozstrzygnąć tego sporu. Robimy to na bazie lęku przed tym szefem, prawda? Ten lęk nam podpowiada, zrób tak, jak on mówi, ale z czym zostajemy? Z poczuciem, że to jest rozczarowanie. Poczuciem krzywdy, jakkolwiek tego nie nazwiemy. Mamy rozczarowanie, ponieważ nie rozstrzygnęliśmy wewnętrznie tego konfliktu, nie mając mocy do tego, żeby go rozstrzygnąć, bo nie mieliśmy argumentu. No i to jest fatalna sytuacja dla tego mózgu. Rodzi stres. Czasem on jest chroniczny, jeżeli rodzic jest narzucający swoją wolę, a nie tłumaczący tego, co się, dlaczego tak myśli, a nie inaczej. Więc to jest permanentny stres. Stres jest związany z podwzgórzem tutaj. Ten zakręt obręczy, ten dzwonek, jak dzwoni, to budzi to podwzgórze, które zaczyna aktywować stres w mózgu. Jeżeli to ma raz miejsce na ruski rok tak zwany, to pół biedy. Nic się nie stanie. Więc czasem można powiedzieć temu synkowi, że nie zrobisz tego i koniec. Okej, raz się zdarzy, zawsze jest lepiej dać argumenty, ale powiedzmy, no nikt nie jest idealny. Więc nie chciałbym, żebyście państwo wyszli z tego webinaru z przekonaniem, że jesteście beznadziejni. Jesteście beznadziejni, jak wszyscy jesteśmy beznadziejni, ale bez przesady. W każdym razie, więc chodzi o sytuację chroniczną. Jeżeli ona ma miejsce w sposób ciągły, to ten stres powoduje i te negatywne emocje powodują, że mózg tego naszego nastolatka kojarzy nas z tym stresem i z tym rozczarowaniem, złością, tą agresją, które rodzą się pod wpływem tego konfliktu, rozczarowania itd. I teraz, jeżeli ta sytuacja ma charakter ciągły, powtarzalny, to w którymś momencie obudzimy się z ręką w nocniku, bo nasze dziecko będzie miało absolutnie gdzieś to, co my do niego mówimy, bo jak my tylko odezwiemy się, tylko otworzymy nasze gęby, to ten nasz syn czy córka na bazie skojarzenia nas, tej mordy, z tymi emocjami, które on czuje, automatycznie przywoła te negatywne emocje, które będą przechylały tą szalę na korzyść tego, że on postąpi według własnego uznania, a nie według argumentu tego, który daje ten rodzic. Czyli jak skojarzymy się naszemu dziecku, a to się dzieje absolutnie poza jego wolą,
To jest, te skojarzenia zachodzą absolutnie poza wolą tego nastolatka. Jak on nas skojarzy z kimś, kto jest źródłem jego stresu, złych emocji, to on będzie miał blokadę przed posłuchaniem nas, ponieważ wrogów się nie słucha. Słucha się przyjaciół, którzy dobrze radzą. Wroga się nie słucha. Jeżeli nas posłucha, to oczywiście dopiero potem, kiedy już będzie w pełni dojrzały i siłą woli stłamsi te negatywne skojarzenia i wtedy ewentualnie jakby zdroworozsądkowo, wiedząc, że to są rodzice, a nie ktoś obcy, czyli na rozum biorąc sytuację, będzie mówił, no dobra, przecież to jest mój rodzic, więc on nie chce mi źle, tylko chce dobrze. Ale z drugiej strony jego emocje będą mówić mi coś innego. Więc zawsze będzie konflikt. Czy ta mama, czy ten tata, ta stara, czy ten stary, czy robić tak, jak oni mówią, czy nie robić tak, jak oni mówią. To zawsze jest tylko konflikt potem, który trzeba rozstrzygać za każdym razem. Więc lepiej zadbać o to wcześniej, więc tak, żeby nie zbudować tego nastawienia nastolatka do nas, bo to się dzieje poza jego wolą. To nie jest jego zła wola, że on nie chce nas słuchać. My niestety często jesteśmy sami sobie winni, że nasze dzieci nie chcą nas słuchać. Dlatego, że mając to złe skojarzenie, my automatycznie wzbudzamy w nich poczucie wrogości wobec wszystkiego, co jest sprzeczne z ich przekonaniami. I rodzi się konflikt, który jest potem trudny do rozstrzygnięcia. Oczywiście ten układ emocjonalny, który jest nadreaktywny w stosunku do zdrowego rozsądku, to niesie ze sobą różnego rodzaju ryzyka związane z chorobami, zaburzeniami afektywnymi, takimi jak depresja, ten chroniczny stres, prawda, różnego rodzaju zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia lękowe. To wszystko jest wywołane, może być wywołane oczywiście, ta podatność większa nastolatka jest związana z tym, że jego słabsza kontrola nad emocjami czyni z niego kogoś, kto jest niezwykle podatny na wystąpienie bardzo silnych emocji, które mają tendencję do tego, żeby się długo utrzymywać. Więc wtedy jest bardzo duże ryzyko, nie wiem jaki jest czas, muszę spojrzeć, już tak długo gadam. Być może jeszcze będzie na to okazja, może Państwo zapytają. W każdym razie, co jeszcze się dzieje? Jeszcze tylko powiem 5 minutek bardzo proszę, bo jeszcze chcę jednej rzeczy powiedzieć, żebyśmy coś zobaczyli. Bo druga rzecz, która się dzieje u nastolatka w jego mózgu, wtedy kiedy wchodzi w ten wiek nastolatka, czyli zaczyna dojrzewać, to nagle w jego mózgu, niewidziane od urodzenia prawie, że pojawiają się hormony płciowe, czyli testosteron i estradiol głównie, czyli te hormony płciowe, które oczywiście one są sterowane, ich wydzielanie spod wzgórza właśnie, ale one zwrotnie przenikają do mózgu, wydzielają się z jąder, z jajników i trafiają do mózgu z powrotem. I teraz te hormony płciowe, zwrotnie działając w mózgu, uruchamiają reakcje seksualne, czyli uruchamiają libido, czyli tutaj na poziomie podwzgórza uruchamia się libido, czyli zdolność do, można powiedzieć, interpretacji bodźców jako seksualne. Do tego momentu, prawda, wszystkie bodźce seksualne były traktowane jako obojętne wcześniej dla dziecka. Ona nie ruszało go, jakieś tam, powiedzmy, kształty, nagość i takie rzeczy. Oczywiście mogą być one budzić wstyd i tak dalej przez raczej wyuczone zachowania, ale nie naturalnie. W każdym razie zaczyna się pojawiać ta gotowość do odbioru informacji, od interpretacji ich jako bodźce seksualne. Tu jest związane z tym, to jest ciało migdałowate, ono tworzy stan podniecenia seksualnego pod wpływem tego podwzgórza. I tam się różne rzeczy ciekawe dzieją, ale to nie, oczywiście nie jest temat. Ale teraz, co tu się dzieje? Co to jest za zmiana jakościowa w życiu każdego z nas? Otóż w tym momencie w sposób naturalny zaczynamy zwracać uwagę na inne osoby pod kątem tego, że one mogą być potencjalnymi partnerami. Zaczyna się taka rywalizacja między głównie chłopcami, ale między dziewczynami również. No i zaczynają się zaloty, gody, jakbyśmy tego nie nazwali. Czyli zaczynają się te wszystkie zachowania seksualne. I teraz, w momencie, kiedy ta osoba zaczyna odczuwać ten popęd seksualny, to podniecenie seksualne, to w sposób naturalny wzmaga się również napęd eksploracyjny do tego, żeby szukać tego partnera. To się dzieje instynktownie,
To znaczy, jak w którymś momencie orientujemy się jako rodzice, że nasz nastolatek nie chce spędzać z nami czasu, tylko wyłazi gdzieś, a posiedź z nami, pogadaj z nami, obejrzyj z nami film, zjedz z nami obiad, prawda? Pojedź z nami na wakacje, pójdź z nami do cioci Heni i tak dalej. No to w którymś momencie ten nasz nastolatek mówi, nie chce mi się, nie pójdę z wami i tak dalej. No i teraz znowu trzeba na to popatrzeć przez pryzmat tego, co się dzieje w mózgu. On ma bardzo silny napęd, żeby wyleźć z tego domu, dosłownie wyleźć z tego domu, bo go jakaś siła ciągnie do ludzi innych, dlatego że on jest w pełni gotowy do tego biologicznie, żeby mieć partnera, założyć swoje własną norę, tam gdzieś, czy gniazdo, prawda, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. Jego niesie z tego domu. Rodzic jest już kimś, kto jest w pewnym sensie mniej mu potrzebny. I to jest naturalne. Naturalne. I teraz oczywiście, jeżeli wytworzymy silną więź z dzieckiem, to on tak i tak będzie do nas ciągnął. Prawda? To dziecko będzie chciało z nami być. No bo na bazie tej więzi. Natomiast rzeczą naturalną jest to, że pod wpływem tych hormonów płciowych i uruchomienia tych reakcji seksualnych, nasze dziecko ma eksplorację, jakby instynktownie poszukując tego nowego życia. Tego nowego życia. My nie jesteśmy atrakcyjni seksualnie, prawda, dla naszych dzieci. No więc jak nasze dziecko dojrzewające seksualnie ma patrzeć na mamę czy tatę, którzy przecież nie wzbudzają podniecenia seksualnego, a ma patrzeć na kogoś innego, to będzie patrzył na kogoś innego, prawda? To jest naturalne. Więc to, co się dzieje w czasie dojrzewania, w czasie tego mózgu, to z jednej strony mamy bardzo silne emocje, dodatkowo jeszcze nasilane tymi hormonami płciowymi. One mogą wzmagać emocje. Nie będziemy mówić szczegółowo, ale te hormony płciowe nasilają emocjonalność. One czynią z tego układu emocjonalnego nadwrażliwym, na bodźce. Nie tylko seksualne. A tutaj dodatkowo mamy słabość tej kory przedczołowej w kontroli nad tymi emocjami. I tworzy się fatalna nierównowaga między emocjami a zdrowym rozsądkiem, której w pewnym sensie nie może wygrać ten zdrowy rozsądek wtedy, kiedy emocje są silne. Co w normalnym życiu czyni pewną sytuację konfliktową między rodzicami a nastolatkami, bo inaczej widzą świat, przez inny pryzmat patrzą. A z drugiej strony oczywiście stanowi to zagrożenie również dla nastolatka, dlatego że on nie kontrolując swoich emocji jest niezwykle wrażliwy na powstawanie tych zaburzeń afektywnych związanych z regulacją nastroju, ze stresem i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, drodzy Państwo, więc ponieważ już byłem wywoływany, żebym się już zamknął, więc się zamykam i oczywiście z przyjemnością postaram się odpowiedzieć na Państwa pytania.